No i minęło tych kilka tygodni letnich przygotowań całkiem nowego rekordu szykującego się do powrotu do Orlen Ekstraligi. Jak minęły te tygodnie, trenerze? No, minęły przede wszystkim zgodnie z planem, bez większych urazów, co mnie bardzo cieszy. Bo rok temu, choćby w okresie przygotowawczym, jednak to tych urazów mieliśmy sporo. Główny cel w tych przygotowaniach, no, zgranie tej drużyny, która tak, no, powstała na nowo. Aż 9 nowych zawodniczek, spore ubytki. Mam na myśli przede wszystkim dziewczęta, które grać będą w zespole futsalowym, uzupełnione wspomnianą 9. Dokładnie te zawodniczki, które chciałeś, trafiły do rekordu, na startową 13? Zabrakło dwóch nazwisk w tej liście, że tak powiem, marzeń, z którymi zawodniczkami, z którymi potencjalnie rozmawialiśmy. Nie dotarła do nas jedna stoperka, jedna jeszcze skrzydłowa. Nie udało się tych transferów nam sfinalizować, natomiast z tych, których udało się, jestem bardzo zadowolony. Myślę, że będzie to duża wartość dodana dla naszego zespołu i liczę, że potwierdzimy to w meczach o stawkę. Bez wchodzenia w detale personalne, bo to już nie wypada pytać o konkretne poszczególne zawodniczki, ale która z formacji na dziś budzi najmniej obaw, o tak to określę? Myślę, że formacja ofensywna może być taką wizytówką naszą w tym najbliższym sezonie. Sporo rotacji w bramce. Mamy 3 bramkarki, 3 na wysokim poziomie. Doświadczona Jessa Ludwiczak, wróciła do nas Klaudia Ciupa i Zasas, która po urazie już powoli wraca do treningów, także cieszy mnie to, że ta rywalizacja między słupkami jest duża. Wygląda na to, że strzelać też będzie komu. Tak jak powiedzieliśmy tu sekundę wcześniej, dotarła do nas Esti Sandy i liczymy na jej doświadczenie. Ma na pewno łatwość zdobywania bramek, Daria Długokęcka, w coraz wyższej formie Julia Gutowska, ale do tego trzeba całej drużyny, żeby te bramki zdobywać, więc liczę na to, że zarówno w ofensywie, jak i w defensywie zespół będzie funkcjonował całościowo dobrze. Podobne pytanie pozwolę sobie skierować do Ciebie, jak kilka dni temu do Dariusza Rudzkiego, trenera czwartoligowych rezerw. Wchodzicie do Orlen Ligi, żeby narobić w niej huku, czy raczej po cichutku, po malutku, od meczu do meczu? Myślę, że jakbym miał wskazać jedną z tych teorii, to raczej ta druga. Będziemy chcieli robić swoje po cichu, a efekty, żeby były widoczne. Czy jakieś założenia punktowe na nadchodzącą rundę jesienną są? Są, ale najpierw chcę, żeby usłyszały dziewczyny w szatni. Myślę, że powoli o tym wiedzą i wierzę w to, że uda nam się je zrealizować. Czego życzyć oprócz zdrowia, jak zawsze tradycyjnie, rekordzistką przed nadchodzącym sezonem? Jak to zdrowie będzie, to reszta myślę, że będzie dopisywać i wypracujemy to, co trzeba na boisku. To jeszcze odrobinę szczęścia. Przyda się na pewno.